Dawaj bilet z kurczybyczka, albo dostaniesz kulę w łeb. Przed chwilą brzmiało to groźniej. Panie i panowie, witam w Little Big Adventure 2, która stworzyła postawy action adventure dawnych lat, w której jesteśmy zmuszeni kupować wszystko, pomimo że jesteśmy zbawicielami planety. Tak ustalone, że wszyscy są do nas dupkami dawno, dawno temu. Nie. A go nie jest tak, że nie wie, kim jestem, bo mówi Mr. Twinson. Są granice, są granice. Where do you wanna go? Jest tylko jedna wyspa do wyboru, bo Dome of the Slay tylko powie, że... Tam nie kursujemy, bo jesteśmy leniwi. Tak naprawdę jesteśmy leniwi i nam się nie chciało. Desert Island, czy gutsza? I tak się jebcie, bo niedługo będę miał dinozaura, który próbuje zabić moją żonę. Próbował. I dzięki temu będę latać za darmo. Jebcie się na twarzy. Lecimy. Dobra. O, teraz właśnie nie czuję tego. Teraz przyjął bilet i po prostu wlazłem do środka. Oni po prostu uczyli się programować tą grę na bieżąco. No to jest dość ciekawy efekt. Jak to przerwać? Escape'em, kto by się spodziewał. W dzisiejszych czasach rzadko można coś escape'em przerwać. Bo nie. Dlaczego? Bo nie. Dlatego, że się boją, och, może nie obejrzą tej jednej scenki, która jest w zasadzie do dupy i nic nie wprowadza, ale przecież napracowaliśmy się na nią, więc dlaczego dać graczowi możliwość anulowania jej? Przecież musi zobaczyć, że nasz bohater widzi, jak kamyk się podnosi, znaczy, że coś dużego idzie, a potem się skończy scenka i będzie jej mówić, o, chyba coś dużego idzie, bo się kamyk trzęsie i tak to zobaczymy, więc po chuj. Nie, kiedyś dawaj nam wybór. Pierdol się Resident Evil. W sumie nie wiem, dlaczego on... Nie, ale ten nowy. Dzień dobry, Baldino, masz na mnie walkie-talkie, prawda? Jerome, nie mogłeś mi dać radia wcześniej, bo jesteś zjebany. Ile Grayson? Pomimo mojego zawyjebistego teleskopu, widziałem tylko parę latających statków, które lądowały na Księżycu. Esmerzy muszą tam żyć. A, na ukrytej stronie Księżyca. Przepraszam, że nie dałem ci poprzednio tego zjebanego radia, ale myślę, że będzie warto było czekać, bo darmo, ha. Jej, masz przenosić radio, teraz możesz dostawać telefon od swoich znajomych, użyjesz go tylko dwa razy, jej, albo trzy. Ale dobra. Radio, mogę zadzwonić do mojej żonki na portable radio? Ej, właśnie coś zauważyłem, jak z nią pogadam, idealnie jest wycięta postać, żeby jej cycek wystawał. Cycki są najważniejsze. Motto tej gry. Wiem, grafika ich ograniczała, ale starali się. God damn it, starali się. To trzeba im przyznać. Ja tylko jestem na wpół żywy, na wpół martwy. Jestem 50-50. Jestem 50 centem. Hello, Twinson. Yep. Cześć, żonko. Naprawiłam twój samochód. Powinieneś mu dać trochę z żwiru, albo go zakręcić. Co tam jeżdżą samochody? Przywiozłem go na Desert Island. Ciekawe, ile zapłaciła za bilet i skąd miała pieniądze? Na te pytania nigdy nie otrzymamy odpowiedzi. Seriously, jak ona wjechała tym do statku, tym małym? Chyba, że... Jechała po wodzie, to Jezus! Ona jest Jezus. My wife is a Jesus. Na pewno jest taka piosenka. Musi być. Twinson, dlaczego latasz? Naprawiłam twój samochód, jej! Skoro tu jestem, to trochę pozakupuję i wydam wszystkie nasze zarobione pieniądze. Jej, pomyłeś wszystko, co chcę i muszę, żeby uratować świat. Jest płatny, to wydam nasze pieniądze, jej! Okej. Okay. Cześć, samochodzie. Porozmawiałem z samochodem i pogadałem z osobą jednocześnie. Dziękuję. Byłem w miejscu rażenia. Było blisko, dobra. Po co był mi samochód? Już wiem. Fenomenon. To taki hint dla tych, którzy może kiedyś to oglądali. Taki mały, wewnętrzny joke. Widzę nawet kwiatek. Tutaj jesteśmy oczywiście na wyspie deserowej dla moich nowych klientów i tutaj jest park, do którego niedyś się udamy. I moim głównym hobby było kiedyś ustawianie się tutaj i strzelanie w nich.
są problemy z dolatywaniem. Jak ja to kiedyś robiłem? Może w niego strzelałem! O, to jest bardzo dobry cel. Chodź, magu zaciepany. Nie! Zawiodłem! Obi-Wan Kenobi, zawiodłem! Moja moc nie dosięgła sił nieczystości. Tędy. La, trzy grafikady da. 3D. Dobra, trzeba się rozpędzić i trafić. Można nie trafić. Fizyka, fuck you. Fizyka się mści. Trzeba było z nimi zadzierać. Dzień dobry, kwiatku z rzęsami. Nie ma rzęsów, mam mniej szczegółów, jak ją podniosę, niż jak była na mapie. Logika! Okej. Wracamy. I believe I can fly! Wow. Mówiłem, że można nie trafić. Raz, że ten mag się teleportuje, co jestem absolutnie w stanie wybaczyć, bo jest magiem, ale ja się teleportowałem, a nie jestem jeszcze magiem, więc to ciężko mi się przełyka. Dobra, miałem iść do szkoły magii. Do szkoły magii oddać im kwiatka, bo sami są zbyt zjebani. Mimo, że są w stanie się teleportować i latać na dywanach, to ja muszę użyć samochodu. Więc nie wiem, jak kiedyś to zbierali, jak nie było samochodów. I oddać im kwiatka. I uratować tą zjebaną żabę. Będę tego żałować. Grobe świecące oczy i moja wielka morda. Dzień dobry, urocza szkoła dla dzieci. To nie jest Harry Potter. Chociaż on nie był też zbyt miły dla dzieci. A, nie wchodźcie na ostatnie piętro, bo jest ogr. Haha, mamy duchy, które są w stanie was zajebać przez ściany. Haha. Ha, jak miłe. A, wspominałem o wielkim wężu, mamy wielkiego węża. A, i bazyliszek też mamy. Haha, wszystko jest w porządku. Dobra. Chodź. Nie ten guzik. Pyp, masz. Uwielbiam zapach balsamu. Zamiast za kwiatka oddam ci róg niebieskiego trytona. Stworzy z ciebie leczniczego zdzicha! Dostałeś róg leczniczego zdzicha. Teraz możesz leczyć siebie i innych. Tylko on dość tak śmiesznie działa, ponieważ muszę podnieść serduszka nim. Tylko, że ja jestem najpierw sam ranny, więc... Nie, magia. Ale dużo. Odzyskałem całą. Mam bardzo mało magii, swoją drogą. Dobra, wychodzimy stąd. Nie pamiętam po co. Już wiem. Wyleczyć dinozaura. Ściana moim największym wrogiem. Dajmy sobie wyjść. Dobra, spróbujemy się. Tak. Musimy z powrotem udać się na pierwszą wyspę. Ponieważ. Po prostu. Kiedyś nie przeszkadzało twórcom tak zwany backtracking. Wow, dzisiaj też czasami nie mają z tym problemów. I musimy ponownie kupić bilet. Szkoda, że nie mogę ich nakupywać na zapas. Z tego co pamiętam. W sumie nie próbowałem teraz. No nic, trudno. Pamiętam, żeby nie parkować za blisko, bo potem nie wyparkuję. Jest. Żrej groszek. Groszek żre metal. Przecież to jest... podstawy fizyki kwantowej. Niewyjaśnialność, czarna materia, czarne dziury, groszek i metal, te sprawy. Einstein o tym rozpowiadał. W 43. Ja chciał zestrzeliwać groszkiem Niemców. Nie. Tutaj jest sklep. Coraz ich więcej jest, czy mi się zdaje. Nie, chyba mi się zdaje jednak. Chodź. Bla, 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 bla. Tak wiem, witam na wyspach. Za 12 kas. Jesteście drożsi. Citadel Island. Tak się nazywa ta wyspa, ponieważ kiedyś była Cytadela, a była ona tam, gdzie spotkaliśmy krowę na początku. Nie wiem, czy wspomniałem. To była chyba siedziba główna złego. Ciężko mi powiedzieć. Bo było kilka takich baz, więzień i tak dalej, więc nie wiem, które to jest. Taki kawał jest, a ja muszę się oczywiście przejechać samochodem. Amerykanizujemy się. Podoba mi się to, że nie ma animacji wysiadania, po to się pieprzyć. Już tak gadają tu słonie w marynarskich ciuchach, po co jakiś realizm. Dalej. Escape. Tak jak powiedziałem, jestem nieprzyzwyczajony. I już nie muszę kupować biletów. Kraboman już dostał piąchę, więc możemy go olać. La 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 la.
U, jest pan słoń, to jedyna logiczna jednostka tutaj. Hello, Bob. Bob, moje ulubione imię. Co się dzieje z tymi esmerami? Nie mogli zostać w domu. No, on wie, że jest smród. On wie. Inni nie wiedzą, a on wie. Inni się nie przejmują, a on się przejmuje. Dinozaur, tutaj. Żona cały czas mi truła, pomóż uleczyć tutaj. To jest ten. Kurde, zapomniałem. W Szwecji było takie coś, że się zaczyna czuć litość do swojego oprawcy, ona to ma. I nie jest to lizboński. Dobra, chodź tutaj. Padła mi z głowy. O, jest tutaj. I alt trzymamy, tak dobrze mówię? Raz, dwa, trzy, cztery. Jeszcze pięć! No pojebało cię. No. Brawo! Brawo! Zahaczyłaś w mój róg. Obfitości. Dziękuję ci, nareszcie mogę polatać jak chcę. Odekwipujemy to, bo inaczej będziemy go dalej karmić, a tego byśmy nie chcieli. Hi. Hello. Where do you wanna go, Twinson? You just used Twinson. Na Island of the Dome of the Slate. Dlaczego tylko jemu podaję pełną nazwę? Nigdy dziwnego, że nikt nie chciał mi sprzedać biletu, skoro nie podawałem pełnej nazwy, tak? Pewnie jest inny Dome of the Slate, a to jest The Island of the Dome of the Slate. Tak długo leżał, że ledwo się podniósł, jak się utył miłością mojej żony. Bo tych chuju. Nie lubię cię. Fuck, zapomniałem, jak okropne jest to miejsce. To jest złe miejsce, złe. Bardzo złe. Dobra, wysiadamy. Spot. Jeżeli ktoś się jest ciekaw, to jest to... Tutaj! Wielki jajo na górze! Takie jajo! Ja mój dom jest na dole. Port jest po lewej i tak dalej. Dobra, wchodzimy! Nienawidzę tego miejsca! Krótko mówiąc, jak tylko podejdziemy do kratki, ona się pojawia. Jest zjebanie. W dodatku brak 3D tutaj absolutnie nie pomaga, dlatego zapiszę. Bo będziemy ginąć, oj będziemy. I tu nie ma żadnej logiki za tym, jak się poruszać. Nie ma! Jeżeli ktoś wam mówił inaczej, to żył w błędzie. W dodatku tam jest pusta koniczynka, która bardzo by mi się przydała. Yep, do przodu, bo się zła... Czy ja na coś wpadłem? Na ścianę? To coś jest? Okej. Okay. Mogę tu podskoczyć? Nope, okej, tego nie pamiętam. Nic nie widzę! Chuje nie z tym moja. Ja się właśnie zacząłem cofać. Nie widzę tego miejsca. Potem jest mapa. Można sobie zapisać mapę tego i jakoś znaleźć ten kubeł z koniczynką. To też jest ściana, noż. Lewo, prawo, lewo, prawo, dół. Zjebimy się. Dobrze, przejścia. Tu jest góra. Tylko, że tu się... O, jest tam zejście w dół. Było w dół, widziałem. Jest. Teraz w dół, teraz tu. Czyżbym znalazł przejście? Ale boję nie. No nie, moment. Niech się zrespawnuje, bo zaraz będzie obok. To się chociaż dowiemy, jak ścieżka leci. Nie tędy. Leci nie tędy. Aż ty mały makaroniarzu zapluty coś to wymyślił, bo to mógł być tylko Włoch. Spaghetti się patrzał i zaczął robić to. Idzie. Okej, to było nieprzewidziane. Spadłem poziom niżej, można tak? Tak jak powiedziałem, to jest 3D. Więc się takie dziwne rzeczy dzieją. Oj tak. Nie mam pojęcia, gdzie idę. Musimy spojrzeć prawdzie w oczy. Wy może wiedzieliście, gdzie ja idę, ale ja niestety nie wiedziałem o tym, że wy wiecie, więc może wtedy byście wy mi powiedzieli, gdzie ja tak naprawdę idę, skoro wiecie, że ja wiem. Gdzieś ta wiedza jest. Ślepy zaułek. Lalalala, czarny na czarnym, komu by się to nie spodobało?
Tak idę wolniej, więcej kontroli. To jest sprzęt. Czyżby? Tak jakby? Nie, moment, idę do tego, tu już byłem. Czuję się oszukany. Chyba chodzę w kółko. W sumie nie, wlazłem w dół. Dobra, Żuch, kiedyś to zrobiłeś? Wiem, że się szło na początku do przodu i w lewo? Nie wiem, jakoś tak. Nie pamiętam, czy cały tak się szło, czy tak się spadało, a czy się tak właśnie wracało z powrotem, więc nie wiem. Dobra, zawsze powinny to być ścieżka, która jest najmniej widoczna, ponieważ twórcy mają nas w dupie, więc pójdę tędy. Chyba tędy jeszcze nie szedłem, więc to jest jakiś postęp. Tego nie widać, więc pójdziemy tutaj. Nie. Bardziej tutaj czy wprost? Wow. Chyba nie powinno się koło gwiazdek przechodzić. Zatem nie, tędy szedłem tędy szedłem już. Tam było dziwne, ale okej, olejemy to. Wiem, że się nie podskakiwało oryginalnie, chyba że się chciało właśnie dojść do kostki skończynku, ale na razie to olejmy. Więc tędy, dużo prostego. Prawie spadłem. Teraz tutaj, tu. Czy mi się zbliżył, czy znowu będzie jakiś zakręt w Topolandię? Znalazłem! Ja myślałem przez ten cały czas, dlatego na początku skręciłem w prawo jako pierwsze, że w lewo jest właśnie to złe, bo chcę tam iść, ale oczywiście Żuk się pomylił. Dobra, cześć magu! Wiesz, pierdol, masz teleportację, sam nie mogłeś dotknąć kwiatka, tak? Który balsama. A tu się przyniosłeś całą wyspę. Na pewno się robię za stary, a to akrobacja. Chuj, że mógłbym rozpieprzyć wszystkich kosmitów jednym teleportacjem. Twinsenie, twoje zachowanie i osiągi są niesamowite. Oto twoja nagroda. Ta tabliczka pozwala ci zapamiętać obrazy, które widzisz, tak jak mapy. Chuj, że mamy androidy, roboty i inne latające stworzenia. Nie mamy aparatu fotograficznego. Polaroidy, gówno. Mamy tabliczki, które się kredą rysują. O, właśnie coś takiego. Tylko jednego obrazku jednocześnie swoją drogą mogę trzymać kopię, więc... Spotkaj mnie w szkole magii! Mam dla ciebie niespodziankę, kutasie! Okej. Wow, nie, chwilowo nie chcę tam wracać. Mam tą tabliczkę i teraz, przed budynkiem, jest... Tylko pusto, to jest najgorsza w sumie rzecz w grze. Ten Dome of the Slide był najbardziej paskudną wrdotą. Potem jeszcze... No w sumie tak, przynajmniej tak mi się kojarzy. Z tym było najwięcej problemów. Teraz mogę porozmawiać ze ścianą. Porozmawiałem sobie ze ścianą. Dzień dobry, ściano. I mamy obrazek. Jak dojść do kończynki? Na początku musimy iść w prawo po prostu. Okej, okay. Jestem w stanie to ogarnąć. Mogę nawet potem wyjść tędy normalnie. Myślałem, że już nie mogę wejść. Dobra, to było tak, do przodu, tutaj. Tutaj miałem... trzeba skoczyć. Okej, lepiej zapiszę. Pudełko na kończynkę jest zaczepiście potrzebne. Ponieważ naprawdę dodatkowe życia potem się przydadzą. Jak wpadniemy do wody, nie trzeba cały czas loadować i tak dalej. Jak prosto. Znalazłem! Jesteśmy jedno życie do przodu. Biorąc pod uwagę, że mam chyba dwa. Teraz mam trzecie, no to o 50% więcej żyć mam. To jest różnica, to jest. No mam plus to, które mam jakby na sobie, więc trochę mniej jednak. Trochę mniej. Dobra. Jak stąd teraz? Gdzie się teleportuję? Mogłem zapisać. Dobra, jedna kończynka mnie nie robi, ale tym razem zapiszę. Nie chcę mi się tam znowu łazić. Trafiłem tym razem. Za daleko skoczyłem, jestem zbyt dobry. Jestem zbyt dobry w LBA. Taka jest oficjalna wersja. Dobra, wychodzimy. Reszta gwiazdek nas nie robi, ponieważ to są serduszka i inne dziwne rzeczy. Przynajmniej w dwóch poprzednich, które spotkałem, tak było. Dobra, teraz mam magię, więc... Nie mam pojęcia, gdzie. Już wiem. Desert Island. Desert. Lecę, bo dinozaurem jestem, a nie chcę. Dobra, jestem na wyspie deserowej. I teraz mogę zrobić dwie rzeczy, w sumie chyba jedną.
Ponieważ muszę mieć strój czarodzieja, ponieważ to oni biorą udział w specjalnym programie Twinsaniania bliżej wrednych kosmitów i będę mógł wtedy iść na wycieczkę z nimi. Tylko muszę znaleźć tego maga, który sobie lata na dywanie, jak ostatni skurczy byk, czek. Śmietnik trafił w swojego, no co za specjaliści, specnaz ciapany, no strzelają w swoich. To jest mój samochód, to jest mój samochód. Punk. Ale panowie i panie, to było dzisiaj na wszystko w wielkim, wielkim, koniczastym świecie Little Big Adventure 2. Do zobaczenia i życzenia następnym razem, kiedy zniszczymy więcej społecznych... Nie no, naprawdę, naprawdę. Zabieracie mi przyjemność życia. A i oddajecie, jak miło. Twist, twist. Uczucia akrobatyki. Przemocą. Do zobaczenia i do życzenia. Pa, pa. O, jesteś. Aaa, wracaj.